Nie ma nic. Szanowni Państwo, proszę o chwilę. O, już jest dobrze. Na powitanie chór zaśpiewa kolędę. Oj, Panie Wojtku! Zadził się Pan tutaj. To jest fajny moment w moim życiu, widzieć tylu
słusznie. Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów burmistrza miasta Tomasza Lubelski pana Wojciecha Żukowskiego oraz Rady Miasta. Oraz Rady Miasta, oczywiście seniorów i Rady Miasta juniorów. Witam wszystkich z wielką estymą i cieszę się, że spotkamy się w tak licznym gronie. Spotkamy się po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie po raz ostatni. I w tym miejscu sobie pozwolę na taką małą dygresję. Pan burmistrz, jako ten główny organizator tej dzisiejszej imprezy, ma dużo cierpliwości i dużo empatii dla środowisk senioralnych, generalnie dla wszystkich seniorów. I tak mi się wydaje, a wręcz mam takie przekonanie, że z tej imprezy, jak widać już na samym wstępie udanej, będziemy wyciągali wnioski i w przyszłym roku i w latach następnych spotkamy się. A żeby się spotkać w takim gronie, może jeszcze większym, to musimy mieć świadomość, że pan burmistrz, który zna bardzo dobrze środowiska senioralne, powinien w przyszłym roku być o tej porze organizatorem. Czy jest jakiś sprzeciw? Bo ja tak nie mam. Przegłosujcie i miejmy to spokój. Zapraszam pana burmistrza, żeby dopełnił tego uroczystego otwarcia. Szanowni Państwo, ja zupełnie nie wiem, do czego zmierza Karol Kosiacki, ale pozwólcie, że właśnie teraz jego przywitamy, bo gdy mówimy o Radzie Seniorów, myślimy o jej przewodniczącym, czyli Karolu Kosiackim, pomysłodawcy i współorganizatorze dzisiejszego spotkania. Duże brawa dla Karola Kosiackiego. Miało być trochę inaczej, to znaczy rozpoczęliśmy tak, jak było to założone, od pięknego wykonania kolędy i tutaj zespół Tomasza Jacy zrobił to nie bardzo pięknie i tak sobie pomyślałem, słuchając tej kolędy w wykonaniu Tomaszowiaków, wszystko będzie tak, jak zaplanowaliśmy, bo zaczęliśmy z bardzo wysokiego poziomu, bardzo Wam dziękuję i witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i pozwólcie Państwo, skoro już te powitania się rozpoczęły, to ja bym bardzo serdecznie powitał wśród nas i podziękował za obecność jego ekscelencji. Bardzo niech się tak go wita. Ksiądz dziekan Grzegorz Gawros, proboszcz parafii pod wyzwaniem świętego Józefa. Ja zawsze księdzu dziekanowi, mojemu proboszczowi, też zawsze mówię, księże proboszczu, pamiętać, jak już kiedyś zostaniesz ekscelencją, to pamiętaj, kto się pierwszy tak nazwał. Że nie zostanę. Witam też pozostałych księży. Nie wiem, czy ty, Karol, masz tutaj już taką szczegółową listę? Ksiądz Adam. Bardzo cieszę się z obecności księży, za które poproszę księdza dziekana, ale było tak, jak w tradycji jest zachowane modlitwa i Ewangelia. Ksiądz dziekan zrobił to bardzo, bardzo ładnie. Pozwólcie Państwo, że powitam też przewodniczącą Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim, też organizatorką jest Monika Pikula. Karol, to może ja już nie będę witał, tylko żebym Ci nie odbierał chleba, to Ty powitasz. Ja w tym momencie chciałbym powiedzieć, bardzo cieszę się, że spotykamy się w tak licznym gronie. Słuchajcie, gdybyście mieli telefony, to proszę już dzwonić. Są jeszcze wolne miejsca przy stole i możemy zaprosić znajomych, aby te wszystkie miejsca były zajęte, ponieważ chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób skorzystało z tego spotkania. Karol, witamy bardzo serdecznie, oddaję Tobie głos. Dziękuję bardzo. Te miejsca są wolne dla spóźnionych pielgrzymów, wędrowców.
Szanowni Państwo, chciałbym powitać w naszym gronie wicestarostę Tomaszowskiego, Jarosława Gorzenia, panią wiceburmistrz miasta Renatę Łuczuk, panią przewodniczącą rady, co jest moim jednakiem, przepraszam, Monikę. Bardzo przepraszam bardzo. Chciałbym powitać panów dyrektorów i dyrektora biblioteki, dyrektora obiektu, na którym dzisiejsza gościna ma miejsce, dopełnia się, pana Mirosława Husa, pana Jacka Pawłowskiego, pana Dariusza. Gdzie się zarysował? Jest Dariusz na Krecha. Szefową PZU. Przepraszam, ZUS. Moją szefową. Przepraszam. Tremam jest szefą. Wszystkich już powitałem. A jeszcze panią sekretarz. Właśnie, Monika. Wszystkich gości, wszystkie środowiska senioralne, jak mówię tutaj o panu dyrektorze Adamie Skroniewskim, to oczywiście jego aniołki także, brawo. Wszystkich już powitałem, w związku z powyższym scenariusz jest taki, że przekazuję we władanie księdzu dziekanowi Ambrozowi, a potem jeszcze poproszę, jeżeli ktoś z zaproszonych gości ma ochotę coś powiedzieć, to śmiało do mnie, ja na pewno wrócę. Oczywiście pan, oczywiście gospodarz. Bardzo proszę. Kazanie. Powstańmy, a po drugie zapraszam wszystkich do wsłuchania się właśnie w tę piękną Ewangelię, dzięki której przeżywamy te dzisiejsze spotkania. Co prawda miejsce tamtych wydarzeń czasowo jest odległe, ale po to Pan Jezus przyszedł na ziemię, żeby pokazać nam piękną prawdę, żeby zobaczyć i widzieć, bo to zobaczyć to za mało, widzieć nieustannie nad sobą tą betlejemską gwiazdę, żeby zachwycić się Bogiem w drugim człowieku, żeby też pomóc komuś w czymś pięknym. Cokolwiek uczynicie jednemu z tych najmniejszych, no to mnie uczynicie. To co, to teraz już zapraszam do słuchania się w ten fragment właśnie Ewangelii. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kyryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterzy i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się,
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Zanieśmy teraz z wielką ufnością nasze prośby i błagania przed Boży tron. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, więc w intencji naszych rodzin. Święty Józefie, który dla Jezusa i Maryi znosiłeś niewygody życia, uciekałeś z rodziną przed gniewem Heroda, na obczyźnie szukałeś schronienia i w pocie czoła pracowałeś, weź w opiekę nasze rodziny. Przyjdź z pomocą, gdy dobrze ci znane trudności przeżywać będziemy. Wstawiaj się za nami i bądź naszym obrońcą. Czy niech tak się stanie? Zapłaci. Szanowni Państwo, za chwilę podzielimy się opłatkiem. Pozwólcie, że już teraz w formie życzeń jesteśmy po świętach Bożego Narodzenia, ale tym spotkaniem chcielibyśmy przenieść i przedłużyć ten czas radości ze wspólnych spotkań. Więc życzę Państwu jak najwięcej radości. Nie tylko dzisiaj, ale na każdy czas poświąteczny, a że przed nami nowy rok, tak jak Karol powiedział, trudny rok. Rok, w którym będziemy, jak zawsze, musieli przeciwstawiać się wielkim wyzwaniom. Ale gdy patrzę na Państwa, to już teraz dziękuję Państwu za Waszą mądrość. Spotykamy się w gronie osób, które mają największą mądrość, bo mają doświadczenie życiowe. Za to, że dzielicie się tym doświadczeniem, a wiem, co mówię, bo robicie to na co dzień, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję i życzę, żeby ten cały rok, nowy rok 2024 pozwolił bez większych problemów, w dobrym zdrowiu przezwyciężać wszystkie problemy, a że tak będzie, o tym świadczy Państwa obecność. Szczęśliwego, dobrego, zdrowego 2024 roku. Wszystkim Państwu życzę. Szanowni Państwo, tak się podłączę troszeczkę. Poproszę, tak, prośba taka, po opłatku będę prosił Pana starostę i wszystkich zaproszonych gości o dwa słowa. Dobre pod naszym adresem, bardzo dobre. Wszystkich zaproszonych gości, Pan starosta rozliczy, Panie Dyrektorze, Pan Dyrektor. Niezawodny, nie, Druszko, przepraszam, katolickie telewizja Lublin, pani Wiola, katolickie radio Zamość. Witamy pana Janka. Proszę,
No to ja poproszę. Jeszcze ja poproszę. Najlepszego.
jak to jest, ja nie mam Gruszka, gruszka.
Gruszka, gruszka. Dziękuję. Dobra. Działań jak najbardziej. Czekaj, bo nie wiem, w którym palcu już mam. Ja sobie idę następnie. Tak? Tak. Karol, to jest właśnie mój przyjaciel Karol. To jest mój przyjaciel Błażej. Tak jest. Ja co ją widzimy? Ja ci znaję. Znaję, widzę, jak się dzieje. Zdrowie, zdrowie. Zdrowie, zdrowie. A już on posłucha. Co? No, oczywiście, jest. Najlepsze.
pożegnaję już. Dla mnie też postawcie jedną, bo ja mam czas. Dzięki. Czas.